Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. I nie jest to nowa seria, ale mianowicie dużo nowości na ekranie, ponieważ jak widzicie, witam was na Borusiowo V7.1, oczywiście Farming Simulator 2017. Ale o tym dzisiaj nie będzie mowy. Głównie skupimy się właśnie tutaj na naszej kopaczce Akpil Bulwa 2. Jest to kopaczka wykonana przez Fałena, któremu bardzo, ale to bardzo dziękuję za podesłanie właśnie do testów jej. I tak mówię, no co tu będzie pasować do niej? Jakaś oczywiście polska akcja, patrzę, akurat jakaś tutaj 30 wyszła. Może nie ma takiego polskiego stylu, jak tu wiele zaraz ludzi powie, ale ma w sobie to coś. Wygląda fajnie na 17, ponieważ ma takie tekstury, no powiedzmy, że paintowate, ale naprawdę to bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda i w duecie razem wyglądają świetnie. Dlatego też dzisiaj, no mówię, nie żadna nowa seria, troszeczkę testujemy już niebawem od Bizona do Lexiona, jak widzicie, na dwie kamerki, bo dawno też nie było. No i też ogólnie jeszcze, jak słyszycie, nie jestem w pełni zdrowy, dlatego też przez weekend było troszeczkę mniej filmów. Ja ogólnie wsiądę tylko do 30 naszej. Czekajcie, już pozapominałem prawie wszystko. Odpalimy sobie ją. Jak nam to odpali i włączymy sobie, zaraz wam pokażę, jakie piękne animacje tutaj mamy. Akcja naprawdę niczym bardzo polska. Ogólnie tam jeszcze zatorek stoi. Tu wam bardzo fajnie wszystko pokażę. Możemy sobie ją teraz wysiąść, ponieważ rozruch silnika jest. Dlatego też wszystko działa? Działa. Ogólnie teraz jeszcze podczas jazdy kręcą nam się tutaj te dwa talerze, ten żółty i czarny. Tutaj oczywiście wszystko animowane, tak jak i tutaj te łańcuchy. Zaraz wam pięknie pokażę, jak te animacje działają, dlatego też bez zbędnego gadania możemy powoli zabierać się do pracy. Musimy chwilkę poczekać, teksturki się już nam załadowały. Naprawdę animacje wyglądają świetnie, już wam pokazuję. Wygląda to niczym, no tak jak naprawdę realnie, ponieważ te łęciny wszystko zostaje, nie musimy ogławiać tych naszych ziemniaków. Dlatego też o wiele lepiej nam to sprzyja w kopaniu, ponieważ no w polskim stylu nieciekawie to wygląda, jak te łęciny się ogławia takim dużym sprzętem. U mnie najczęściej jest zrobiona taka jakby ala rotacyjna z łańcuchami, gdzie zawsze się tam przed samym kopaniem wjeżdża. Dlatego też może kiedyś będzie to inspiracją dla Fałena. Ja ogólnie zapraszam was do opisu, tam macie link do fanpage'a rolnika, który właśnie wykonał mi to Borusiowo do 17, przełożył je, za co mu bardzo, bardzo dziękuję, bo wiem, że jak to dużo pracy musiał poświęcić, jest kupowanie pól, wszystko, ale to mówię, zobaczycie niebawem, jak będzie seria od Bizona do Lexiona. A teraz, kurczę, za mocno się zgiąłem. Ona bardzo szybko skręca. Powiem wam, że ma teksturki takie, jak widzicie, bardzo oryginalne, jeśli chodzi, tak jak ja to zawsze mówię, paintowate, ale ona naprawdę wygląda świetnie, ponieważ no z ręką na sercu można ją uznać, że wygląda, mogłaby konkurować sobie spokojnie właśnie sprzętem oryginalnym w farmingu. Naprawdę tutaj wszystko pięknie chodzi. No i usypują się tutaj rządki. Na razie jeszcze nie ma maszyny do zbierania tego. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, co będzie do zbierania i kiedy wyjdzie właśnie ta kopaczka, zapraszam was na fanpage'a do właśnie Fałena. Link macie w opisie, naprawdę opłaca się polajkować. Dużo nowości, no i dużo ciekawych rzeczy będzie na pewno do 17 wychodzić. Dlatego też zapraszam was właśnie do Fałena i tam wtedy dowiecie się, kiedy mniej więcej ta kopaczka ujrzy światło dzienne. No i też jaka maszyna będzie powstawać do zbierania tego. Ale mogę już wam powiedzieć, że naprawdę wszystko to będzie wyglądało świetnie. No teraz na razie możemy tylko pozwolić sobie na zbieranie turem tego, ponieważ no nie da inaczej rady, chyba że jakoś tam holmerem, tak jak mi właśnie mówił Fałen. Ale wszystko bardzo fajnie chodzi. Oczywiście na V jest opuszczanie, na B włączanie i zaleca się wtedy wcisnąć też Q and E, aby nam pięknie właśnie wtedy usypywała te rządki. Ponieważ ja sobie to włączyłem, nie sprawdzałem, co się stanie, jeżeli nie będzie to włączone. Ale dobrze, no takiej kopaczki właśnie brakowało w 15, no tutaj wiele było polskich, ale to się tam bugowało różnych kilka rzeczy. Były ten kosz taki, jak pamiętacie, dziwny się tworzył
nie wiedzieli, jak mają właśnie zrobić tą kopaczkę. No a tutaj naprawdę Fałem się postarał. Bardzo mi się to podoba, dlatego też mówię. I tak jak mamy właśnie te nasze, na przykład od zera do farmera, myślę, że tam, gdy powstanie maszyna do zbierania, no na pewno jeśli chodzi o koszty, to wszystko byłoby o wiele, wiele tańsze. I myślę też, że bardzo fajna praca, ponieważ musielibyśmy tutaj pracować kilka osób, no bo jedna kopie, no i minimum dwójka musi zbierać, najlepiej trójka. Dlatego też, no myślę, że będziemy sobie myśleć coś właśnie na taki temat. Tutaj Fałem polecał mi wziąć jakiś ciągnik oryginalny, bo z tego co widziałem, już kilka osób ma tą do testowania właśnie kopaczkę. Ale mówię, zrobimy sobie coś z polskim akcentem i właśnie ta 30 bardzo fajnie wyglądała. I nie jest aż za mała. Dobra, my sobie tutaj tak zrobimy, odjedziemy. Mógłbym wprawdzie się gdzieś przeciąć tutaj na środku. Nie musiałbym wprawdzie zawracać i chyba nie wiem, czy tak nie zrobimy czasami. Będzie nam na pewno lepiej do jeżdżenia. O, odwracanie, pięknie. Łotko, przejdzie. Przejdzie. To oczywiście ziemniaczków nie było, no bo nam wymyło w tym roku. Także ja dzisiaj się jeszcze też biorę od właśnie od Bizona do Leksiona. Będę przekładał kilka bardzo fajnych rzeczy, kilka nowości, które pojawią się na pewno w tej serii z 17. Najważniejsze jest to, że są misje, jest kupowanie pól, także na pewno ta moja seria będzie jeszcze o wiele, wiele lepsza. I tak właśnie dzisiaj nie wiedziałem, czy nagrać na typowej, czy na Bolusiowie, ale właśnie Bolusiowo pobrałem, mówię, jeszcze tego nie było, a na pewno na typowej zrobimy sobie taką akcję ziemniaczki teraz. Dlatego też, no mówię, nie ma innego wyboru, jak wziąć tylko właśnie Bolusiowo. Ja ogólnie chciałem pozdrowić fanów, ponieważ weekend byłem w galerii w Płocku. Kilka osób właśnie podeszło do mnie, dlatego mówię, szanuję to. Nie, jak mnie gdzieś tam poznacie, zauważycie, nie bójcie się podejść, zagadać. Także mówię, pozdrawiam fanów z galerii wczoraj, ze show. Naprawdę przedsmak świąteczny już jest w sklepach. Korki niemiłosierne, wczoraj byłem właśnie w kinie na Pitbullu. Kto jeszcze nie był, to polecam, choć już nie wiem, czy do końca tego tygodnia w ogóle w kinach będzie grany, ponieważ jest to już trzeci tydzień, no film zrobił furorę i powiem wam, że to taka typowa komedia nie jest, trochę nie wiem, tam kryminał, coś w tym stylu podchodzi, i naprawdę powiem wam, że film mega mi się spodobał, no teksty też przezajebiste, nie można powiedzieć, i cała akcja trzyma się kupy, także naprawdę bardzo fajny film. I wczoraj też tak właśnie byliśmy w Płocku, dlatego też ja sobie najczęściej weekend odpuszczam zawsze, ponieważ no człowiek nie robot i no w tygodniu już sobie poświęcam czas na nagrywanie, a w weekend chcę się troszeczkę jednak odpocząć, tak jak od normalnej pracy, i najczęściej zawsze na weekend mam ponagrywane dla was, a w weekendy mnie najczęściej nie ma i później zawsze w ten poniedziałek. Najgorszy jest problem, co tu nagrać, bo chłopaki są w szkole, Adam coś tam robi, i zawsze jest ciężko cokolwiek zrobić. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj. Jednak troszeczkę musimy wycofnąć. Ale jak widzimy, tutaj prędkościomierz wszystko ładnie chodzi. Deska rozdzielcza bardzo ładna, wykonana, no mówię, w takim oryginalnym stylu, ale jak do 30 bardzo fajnie pasuje. Myślę, że to jakiś jednorazowy odcinek, na pewno 30 się nadaje, tak jakoś nie wyobrażam sobie raczej, tak, mieć jej w takiej normalnej serii. Choć teraz mówię, no ten farming, no tą grafiką naprawdę sporo zdziałał i bardzo fajnie to wygląda, taka paintowata, że tak powiem, jak ja to nazywam, maszyna. Dlatego też myślę, że tak jak ten zatorek, który widzicie, stoi tam z przyczepką, mógłby idealnie tutaj pasować z tą oto 30. Dlatego my sobie no dzisiaj niedużo będę kopał, ponieważ no o 14 zaraz wraca Brączek, dlatego ja już bym chciał to renderować. Nagrywamy od zera do farmera do Adasia, żeby Adaś sobie na spokojnie zdążył jeszcze dzisiaj wrzucić ten odcinek, ponieważ do mnie już nagrywamy wieczorkiem na jutro, na który was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze mam nadzieję, że uda mi się nagrać jakąś grę dla was. Zobaczymy, co tam mi się takiego ciekawego uda. Dobra, wyjedziemy pięknie. Powiem wam, 30 bardzo ładnie pasuje w te międzyrzędzia od ziemniaków. Nie trzeba właśnie fajnie zakładać tutaj wąskich opon, tylko spokojnie można na tych sobie pojeździć.
Dlatego no mówię, fajnie było od Bizona do lekcjonariuszy i cieszę się, że poczekałem. Jednak udało mi się wytrzymać to, że nie mam żadnej serii singla od samego początku, bo teraz jak sobie ruszymy, ruszymy z buta. Mam nadzieję, że naprawdę, ale to bardzo często będą pojawiały się teraz odcinki. Myślę, że nawet co drugi dzień czasami będzie się zdarzać, będę próbował jak najwięcej tych odcinków wstawiać i jakoś to sobie na kanale rozplanować. Myślę, że za jakiś czas, jeżeli wszystko się tak dobrze unormuje, bo teraz święta, wiadomo, wyjazdy, to też niebawem jadę do Brączka już. Dlatego też na razie nie chcę robić takiej rozpiski, ale przygotuję dla was taką rozpiskę, co kiedy mniej więcej będzie się pojawiać. Nie chciałem robić tego wcześniej, ponieważ wiecie, jeżeli coś jednego dnia się nie pojawi, później to już się przekłada na kolejne i niestety no później mogą wyjść jakieś niepotrzebne kłótnie. Dlatego też mówię, no jak będę bardziej pewniejszy, że jestem w stanie to nagrywać i będę miał już wszystkie serie, to wtedy wiecie, ja sobie przygotowuję, no wtedy jedynie jeżeli ktoś, komuś na Steamu wypadnie coś i no wiadomo, nie uda się nagrać, no to wtedy jedynie się będzie takie coś przesuwało, ale postaram się wtedy inną serią to zastąpić, jeżeli będę miał taką możliwość, więc wtedy byście nie mieli problemu z tym, kiedy dany odcinek z czego by się pojawił. I taka rozpiska prawdopodobnie pojawiałaby się w odcinkach, nawet gdzieś tam w połowie, nie wiem, na chwilkę albo na końcu. Też by był, nie było to głupim pomysłem właśnie, aby każdy mógł się tam z tym zapoznać. Bardzo fajna animacja tutaj tego kurzu, bo jak zawsze się kopie ziemniaczki, to naprawdę się z tego kurzy. Te odcinki, tak jak już mówiłem, na tym całym taśmociągu, jeżeli to tak można nazwać, fajnie wyglądają. Tutaj później ta animacja bardzo fajnie się na koniec wyrywałem, takie poszczególne drobinki lecą i pojawia się kurz, naprawdę fanem się postarał. Już tą kopaczkę już oj w 15 mieliśmy wtedy, pamiętam, robić pod tą naszą serię, gdzie miała być mapa mniej więcej sadowniczo-warzywna. Miała się ta mapa wtedy zająć tym, że głównie byłyby gospodarstwa związane z sadownictwem i z ziemniakami, tak jak właśnie jest tutaj koło Piątku, czy też w stronę Warszawy. Tak zwani badylarze zajmują się właśnie takimi rzeczami i naprawdę te gospodarstwa wyglądają pięknie, ponieważ no kostka, no widać, że są pieniądze z tego, tak? Dlatego też chciałem coś takiego w farmingu, bo wiem, żeby naprawdę to bardzo fajnie wyglądało i w 15, jak już ktoś VN-a od dawna lajkuje na Facebooku, to widział, jakie tam rzeczy powstawały. Na pewno coś będziemy z VN-em sobie kminić, tak? Za jakiś tam czas i coś na pewno, jakąś mapkę się zrobi. Jakimś większym na pewno zespołem, bo już coś tam sobie rozmawialiśmy na te tematy. Także mówię, na pewno bardzo fajnie to wszystko będzie wyglądało. Ja co, dojadę sobie teraz do końca, pokażę wam to zbieranie, żeby jeżeli ta kopaczka już wyjdzie, to nie nagrywać specjalnie dla was drugiego odcineczka. Kto będzie sobie chciał, to wtedy będzie właśnie tak zbierał, a może już do tego czasu wyjdzie pak i będzie oczywiście kopaczka wraz z tamtą maszynką. Także na pewno bardzo fajnie by to wszystko wyglądało. 30 sobie gasimy. Bardzo fajnie zrobiona jest 30, ponieważ gdy ona się odpala i cały czas, wiecie, jest ten rozruch tego silnika, już nie można jechać do przodu, tak jak jest to w wielu maszynach, że wiecie, nie zdąży się odpalić, a ty już jedziesz do przodu, tak? I jest ten dźwięk takiego odpalania. Dobra, bramę sobie popchnijmy do końca. Bierzemy naszego zetorka. Bardzo ładnie ten też wygląda, szkoda, że go wcześniej nie stestowałem i nie wziąłem sobie go na typową polską wieś, bo teraz naprawdę przypuśćmy mieć taką nie, czekajcie, źle pojechałem. Wyjedźmy tutaj powolutku. Dobra, zatorkiem już wykręcimy. Że nie wziąłem sobie, ale miałem, znowu mi się jakiś program prawdopodobnie załączył, wkurza mnie ten mój antywirus. I o czym była mowa, a że właśnie szkoda, że wcześniej sobie, czekajcie, bo już tu się nie złamie, przejadę sobie przez trawę. Ciężko tu będzie mi przyczepę gdziekolwiek postawić. Dobra. Czekajcie, muszę wybrać przyczepę. O, teraz będzie pięknie. Jedziemy sobie na pierwszy rządek. Mniej więcej chyba dwa rządki powinienem zebrać, wiecie? Dość fajnie by to wtedy wyglądało, no wiadomo, nie jest to aż tak realne jak powinno być i też nie wiem, czy nie lepiej, ale nie można chyba ziemniaków zbierać tą takim, jak wiecie, do obornika, bo wtedy jak wiecie, bardzo fajnie, oj, tutaj niepotrzebnie podniosłem.
Tak, tak jak mówiłem, dwa rządki na spokojnie sobie można zbierać, no na razie innego wyjścia nie mamy, tak? Nie wygląda to jakoś strasznie realnie, bo nie wygląda, tak, nie ukrywajmy tego, ale ważne, że już jest progres, tak? Jest, coś powstaje, coś mniej więcej w polskim stylu i trzeba się z tego cieszyć, ludzie. Bo myślałem, tak jak kiedyś już ktoś mnie oglądał, wiedział, to gadaliśmy na ten temat, że naprawdę no Farming 17 może zginąć, jeśli chodzi o polskie mody, o polskie mapy, może zginąć 17, a jak widzimy, coraz lepiej wszyscy dają sobie z tym radę. I naprawdę wychodzą dość ciekawe modyfikacje, których w 15 czasami nie mogliśmy zobaczyć. Jak widzimy, w taką łychę nam troszeczkę wchodzi. Czekajcie, opuszczę sobie tak. Zbiera, pięknie. Także co, kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, bo już moje gardło powoli nie wytrzymuje. Muszę sobie dystansować teraz te moje odcinki przez jakiś czas, póki się nie wykuruje. Ale na spokojnie powinniśmy sobie z tym jakoś poradzić. Także no mówię, przepraszam, że dzisiaj jeden tylko odcinek i taki dość na szybko, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. I zostawicie fajną liczbę łapek i lajków oczywiście na fanpage'ach u chłopaków, bo to jest najważniejsze. I co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę i słyszymy się już jutro, także co, na razie, trzymajcie się, cześć!